Siemaneczko, w siódmej części Let's Play Lobos rozegrałem poprzedni odcinek jeszcze raz ze względu, tak, chciałem zużyć mniej zwojów, udało się, mamy dodatkowo te dwa zwoje, zużyłem tylko jeden, kurde, to zamrożenie, bryła lodu na tego największego szczura. Dodatkowo nie zrobiłem jednej rzeczy, nie zrobiłem skrętów, mam cały czas bagienne ziele. Zobaczymy, może później to zrobię, żeby mieć wpis w dzienniku, a może to nie ma znaczenia, nie jestem pewien. Dodatkowa sprawa jest taka, że dużo pokopałem złota, naprawdę wykorzystałem ten czas maksymalnie, opłaciłem już dzisiejszą daninę. I patrzcie jak wygląda sytuacja z naszą siłą. Tak jest, 35 siły, nie jadłem gulaszu ani nic z tych rzeczy, kupiłem jabłuszko już na zaś. Mamy nasz mieczyk, spróbujemy razem z grubym Joe załatwić tamtych frajerów. No i oczywiście ten. Ten frajer, co zlecił nam morderstwo, jak on tam ma. Czekajcie, szantażysta. Izabajo, dwóch kolesi już czeka na nas, żeby nam obić mordę. Tam przejście od jaskini z rudą, tam czekają gdzieś. Dobra. Chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy ten koleżka przy szubienicy jest do uratowania. Mam nadzieję, że uda się go uratować, cholercia. Tutaj coś leży? Wydawało mi się. Dobra. Trzeba pogadać dalej z nim, no. To chyba wszystko, nie? Co miałem... A! Przecież my znaleźliśmy księgę w tej jaskini. Co to jest za księga? Ta stara księga traktuje o rozwijaniu magicznych zdolności. Ile mamy many? 10, dobra, pokaż mi to. A, w ten sposób, dobra. Okej, ale nie interesuje mnie magia. Mam cały czas, okej, spoko, dobra. Mogę ci w czymś pomóc? Ja, poczekaj. Można będziesz mógł nam w czymś pomóc. Co masz na myśli, mówiąc okay. nam? Wyglądasz na mocnego. O, przypakowałem. Ja i moje synki mamy problemy z bandziorskimi oberwańcami. Cołki czas nam robią problemy. Gotka jest o Izabajo i jego rabusiach. Ha, świetnie. Dosrowują nam jak mogą. Niedawno zabili kupacza, który mi pomogło. To był dobry synek. Widział, że jak dwóch otroków wyniosło jego ciało na wirch, a na drugi dzień wypędzlowali te miejsce i zniszczyli, co ino się dało. Okej. Okay. Dlaczego strażnicy nic z tym nie zrobią? Nikkei jeszcze reagowali, ale na noc idą na Zoddosia. Tymczas na grubie dzieją się straszliwe rzeczy. Morty i kryminalitety. Żaden nie jest bezpieczny, dopokąd ta zgraja sam grasuje. Do terazka my się ino bronili, ale no ten raz chcemy to skończyć raz na zawsze. No i słusznie. Dlaczego te bandziory tak uprzykrzają wam życie? Ich szef Izabajo to podły pies. Zdążyłem go już poznać. Fim synek, inaczej by mu tutaj teraz nie gadali. Mauro powiedział mi, co się stało. Ten gnoj chciał, co by ja był jego utrzy dubski. Chciał obcych ważał dla niego i jego bandy. Bo jak nie, to mi szczasko kości. No i co zrobiłeś? Powiedział, że jak mu co by się wypchał, drugiego kucharza sam nie znajdzie. Chyba, że Manolo. Ale to wojskowy kucharz. Dla niego liczą to się prawda. Ino wachtyrze. Chcesz ich wszystkich wykończyć? A co z pozostałymi bandziorami? Otruć ich. Oni się do nos nie wtrykają. A ja nie szukam problemów. Chcę ino w spokoju ważyć i sadzić flanc. Po tej sprawie ze Izabajo mogło ci przyjść na myśl, no i wiem, że będą cię gnoić. Znam takie myndy jak on. Nie odpuszczą, podwil się nie pomszczą. Tak. Z połem możemy pokonać ta jego zgraja, a w ten czas to będzie jego koniec. To jak? Jeżeś z nami? No pewnie, że tak. Załatwmy tych gnojków. I to mi się podoba. Przyjdź tutaj na wieczór, jak wylezie furia. Dom cynk moim synkom. Dobra. Masz dla mnie jakąś broń? Mogę ci dać ino ten knypel. Som nic lepszego nimu. Knypel. Mosz, weź go. Chyba będzie jak gorsza niż coś to, co mam. Albo metalowego,
to szłoby go lepiej machnąć. Dobra. Okej, mam tu kilka gwoździ, no. Mam tu kilka gwoździ. Dasz radę zrobić coś z tą pałką? Pokosz. Okej, ale chyba nie będzie lepsza niż miecz. Chociaż może... Zobaczymy, zobaczymy. Nie boję się o siłę, może mieć większy zasięg niż miecz, to by było fajne. Hytej, to już musi kogoś poharatać. Dobra. Okej. Zaraz sam będzie richtig piekło. Pokażemy im. Tak. Jerzyś fertig? Jestem... Poczekaj, daj mi sekundę, stary. Joe w potrzebie, zgodziłem się pomóc, czas zrobić z nimi porządek. Joe mówi, że mam przyjść, tak, czeka mnie krwawa jatka, dobra. Pokaż mi to. Nie doszło do mnie nic na pałka z gwoździami, zasięg 60, dostałem ją od to Joe. Nie wiem ile oryginalnie miała, 25, tu mam 35. Myślisz, że premia do walki bronią plus 5, no ale 10, kurde, 10 obrażeń więcej to jednak nie. Jednak zostanę przy tym zużytym krótkim mieczu, mimo wszystko. Dobra, wszystkie gwoździe złożyłem. Wszystkie, no dobra, niech tak będzie. No chyba jestem gotowy. Chyba tak. Jakby było mało problemów. Dobra. Nie wiem, czy nie używać zaklęcia światła, ale dobra, niech... Okej. Dobra, tego targetuj. Widzę, że to taka ustaweczka klasyczna. Mam nadzieję, że nasi wygrają. Dobra. Pięknie. Pięknie. Głupi. Dobra. Dzięki. Lepiej zaopiekuj. Okej, tak, ja się tym zaopiekuję. Skazanie... Mam nadzieję, że nasi wszyscy przeżyli. Znaczy, jak skazaniec jakiś padł nasz, to tam mniejsza. O nie, Mauro żyje, dobra. Joe też żyje. Okej. To rzeczywiście prawda. Ej, dobra. Zobaczmy, co tu zebraliśmy. Młotek. Kurde, jednego kawałka mi brakuje. O, ciekawe. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Bryłka z... Kurwa, tyle bryłek złota. Jest. Mój problem. Jest, kozaczek. Moje zdanie już znasz. Dobra. Wierzyć się nie chcę. Ty mędy w końcu gryzą pioch. Ulżyło mi. Po leku puszczały mi nerwy. Tak, było gorąco. Było. Co zamierzasz robić dalej? Trzeba sam zrobić porządek. Pomóż mi i pozbieraj po nich wszystkie graty. To, co znajdziesz, jest twoje. Już to zrobiłem. Dzięki za pomoc. Jak będziesz czegoś potrzebować, pewnie, to wiszkaj mnie szukać. Jasne. Dobrze, a co z Izabajo? Więcej jego popleczników nie żyje. Nie powinno już być z nim problemów. Mam taką nadzieję. Ale, ha. Żaden go sam nie cierpił. Teroski musi dać nasza pozór. Czyli, a, padli dobra. Za rano, to pogodomy. A i od teraz wszystkie informacje masz u mnie za darmo. Kurde, no to jest... To jest... Chyba nasz przyjaciel tutaj, nie? Tak samo ten drugi, Mauro. Czyli, aha, jego tutaj nie było. On tutaj wysłał tylko swoich frajerów. Chyba tylko... Laga, chleb, woda, ciemny grzyb. Kurna, nie miał żadnego... Aj. Wysłał tylko samych frajerów i chyba tego Kendricka, tak? Chyba tak, dobra. Ważne jest... A, skazaniec, okej. Pozwolę się tak traktować. Dobra, tu jest git. Nie, jeszcze pogadamy z nim na temat tych potrawki chrząszcza. Naucz mnie gotować potrawkę. Pewnie, z chrząszcza. Pewnie, czemu nie? To jest bank prosty. Bierzesz robola i no najprzód łobierasz go ze skorupy. Wciepujesz do garca, do kupy ze dwoma ćmawymi grzybami. Jasne. I że będzie ci potrzebna kielnia. Zwykłym badylem nie idzie dobrze ważyć. Dobra. Dzięki. A czy wiesz, skąd mogę wziąć taką chochlę? Mam minuta jedna. Porozglądaj się we składzie Manolo, jak on pójdzie spać. Można tam jakoś leży.
Ale ja mam chyba chochle. Znalazłem potrawy. Składniki na potrawę z chrząszcza i jedno mięso chrząszcza, dwa ciemne grzyby. Dobrze. Wydaje mi się, że tak, że to ogarnąłem. Już po wszystkim. Banda Izabayo została rozbita, a on sam prawdopodobnie nie stanowi już żadnego zagrożenia. Czuję, że trzeba go wykończyć. Takie mam wrażenie. Chodźmy do tego biednego kopacza. Ja nie mam tu... Nie, no mam łyżkę. Zobaczmy, czy mógłbym coś tutaj... Ugotuj potrawkę z chrząszcza. No, na przykład tak. Okej. A, brakuje mi... Dobra. Ale wiem, że gotowanie jest możliwe. Dobra, chodź. Mam nadzieję, że uda się uratować tego kopacza. Kurde, jakbym wiedział, to nie brałbym od niego tak wcześnie questa po prostu, nie? No bo jak nie wziąłbym questa, to ten czas by nie leciał. Tak to boję się, cholera. Wiecie co? Nawet na oddzielnym, tak, save'ie sobie to może zapiszę. Mamy dużo bryłek złota. Nie wiem, czy to coś da. Kurwa. No nie! Hej ty! Nie wiem, co tu robisz, ale lepiej biegnij stąd precz. Co tu robisz? Masz się do mnie zwracać, inaczej zaszlak... Jego czas właśnie dobił. No nie! Kurwa masz. Chciałem z ciekawości sprawdzić. Tak się kończy niesubordynacja, niewolniku. Chciałem z ciekawości sprawdzić, co ma w kieszeni, ale to. No i popsute są zadania, no. Czyli co? Czyli ja już z tym nic nie zrobię? Tam są dwaj frajerzy, którzy czekają na nas. Oni się rzucą we dwóch na mnie. Hej ty! Izabayo przysyła pozdrowienia. Tak jest, pozdrowienia do więzienia, frajerze. Izabayo przy... A wreszcie coś się dzieje! Dobra. Kurde. Na co czekasz? Tak to się powinno robić! I o to chodzi! No come on! I o to chodzi! Tak to się powinno robić! Tak dobra. To się powinno robić! Nie, 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 odsuńmy się trochę na większy plac, okej? Okay. Nie podoba mi się. Mam tyle siły. I o to chodzi! I taką dobrą broń. Ej, tak mam ciężko z nimi. Na co czekasz? I o to chodzi! Dobra. I o to chodzi! Come on. I o to chodzi! Pięknie. Dobra. Było ciężko, ale udało się. Można było ich po prostu mijać, ale no ze względu, że miał ten fragment tego ostrego kawałka, więc trzeba było się ich pozbyć, no poświęciłem zwój, ale no... Nie no, nie było szans praktycznie, żebyśmy dwóch naraz obskoczyli. Czy to coś nam daje oprócz tego kawałka metalu? Hej ty! Jestem ciekaw. Nie. Jakbyśmy zatłukli Izabayo, czy to wpłynie na tego questa z tym kopaczem? Wracamy. On jest chyba nieśmiertelny. Próbowałem go kilka razy, no i nic mu nie zadałem. Natomiast on bardzo szybko może nas na hita skończyć. Także skurwiel, no, chyba ma tarczę. Dobra, to nie zmienia faktu, że kurna, tamten kopacz jest nie do uratowania po prostu. Chyba, że nie będziemy do niego podchodzić, wtedy będzie sobie żył. A spłacić dług u Cezara pewnie nie możemy. Dobra, czy tutaj czeka... Nie. A, tam pewnie ten jeden, ten zjeb trenuje, co mnie ciągle... Hej, ty! Zaczepia. Czego chcesz? Co jest? Masz problem. Tak? Mój kilof się stępił. Oddawaj więc swój, a pozwolę ci dychać. Wal się na ryj. Hmm.
Czemu po prostu nie poprosisz o nowy? Zaczynasz mnie wkurwiać. Tak? Dawaj kill off, bo nie dożyjesz jutra. O ty kurwa, jeszcze chciałem grzecznie, nie? Spadaj, pajacu. Zabiję cię. To kurwa, zatańczmy. Dobra, już nie jestem takim żółtodziobem. Tak jest. Tam kolejny czeka do oklepania. No chodź, chodź, chodź. O ty kurwa. Dobra, pięknie kurwa. Co miał przy sobie? Ach, wielkie gówno. Podnieś pochodnie. No tam oczywiście, że czeka kolejny. Tak, tak. Zaraz tam do ciebie, koleżko, podejdziemy. Spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Tylko coś tam musimy przekąsić. Dosyć tych pojedynków, bo kurde, myślałem, że będzie dużo lżej. Nawet kombinowałem coś z bronią. Ale kurde, nie idzie to dobrze, nie. Jesteśmy, może i obrażenia mamy większe, ale mięciutko w nas. No jak ich broń wchodzi jak masełko w nas, nie? Ale mam to, mam te cholerne skrawki. Mam dla ciebie 10 kawałków metalu. Masz szczęście, że zdążyłeś zanim opuściłem kopalnię. A teraz spadaj i bierz się za robotę. Dobra, wal się na ryj. Przynajmniej tutaj. To podejrzewam, że to też mogło być czasowe zadanie, nie? Okej. Okay. Cholera. Kurwa mać. Zaraz. Tak dalej być nie może. Precz stąd! I to już! O co chodzi? To nie twoja cholerna sprawa! Jeszcze jedno głupie pytanie, a zrobię z tobą to, co z nim! Mi o tym nie mówił. O co chodzi? Przecież on wiedział już o tym wcześniej. Dobra, jesteśmy z powrotem po krótkim cięciu. Próbowałem, no bo zobaczyłem, że w dzienniku już mam przeniesione do zepsutych te dwa zadania z tym nieszczęśnikiem. Próbowałem jeszcze wczytać, próbować, wiecie, podejść do niego i ze skrętami już z rozwaloną bandą tego Izabaja, ale nie, to już po prostu czas minął, już jest koniec, nie? Już nic z tym nie zrobimy. Smutne, cholera. Kurde, ale no... Nie, musiałbym teraz wczytać... Nie, od początku bym musiał zacząć, żeby go uratować, bo... Ja zbierałem wszystkie... Oj, wal się, centuś. Zbierałem wszystkie zadania na dzień dobry. Bo chodziłem, nie? W tych pierwszych odcinkach chodziliśmy, gdzie się dało i zbieraliśmy wszystkie zadania. Od niego też. Precz stąd! I to już! O co chodzi? A teraz... Dobra, już to słyszeliśmy tyle razy. A teraz... Już bym wiedział, żeby od niego zadania nie brać, nie? Tylko poczekać na sam koniec. Jak będzie już... Jak będziemy mieli dostęp do stołu alchemicznego, jak już z grubym... Tak się kończy niesubordynacja, niewolniku. Wal się. Z grubym Joe będziemy mieli sztamę. Przynoszę, wiecie, o co chodzi. Dzienny urobek. To ma być urobek? Dobra, zjesz. Wal się. Okej, mam dzisiaj opłacone. Kurna. No nie udało się, no i tym smutnym akcentem kończymy sobie odcinek, no cholera, no będę miał popsute dwa zadania. Bardzo tego nie lubię, no ale... No nie zacznę od początku, no. Kurwa, no szkoda. Naprawdę szkoda. Dobra. Uciśniony poeta. Benito. Skąd ja mu pergamin wezmę? Nie wiem. A jeszcze ta szybka kasa, ale to zaczniemy w przyszłym odcinku. No kurna, te pojedynki to też nie jest taka łatwa sprawa. Też mnie ciągle leją, cholernicy. Dobra, nic. Na dzisiaj to by było na tyle, także wpadajcie do opisu pod filmem. Trzymajcie się i na razie.